A w co inwestujesz pieniądze? Bo Jerzy Bończak kiedyś właśnie opowiadał też, że grał w jakimś filmie amerykańsko-izraelskim, Las pod Lublinem kręcą. On ma 3 dni, potem przerwę i 3 dni. I ci aktorzy tam siedzą, znany francuski aktor, zostań z nami, tutaj biesiadam. Nie, ja muszę, bo do teatru, potem do Łodzi nagrywam i wracam. To ty dużo zarabiasz, a w co inwestujesz? Bo ja w hotele. No to ja miałem taką sytuację w Kopenhadze, bo kiedyś był taki moment w naszym życiu, że jeździliśmy nagrywać dubbing do Kopenhagi. Mhm. Jak położono przede mną pieniądze, bo w gotówce się z nami rozliczali, to poleciałem do polskiego kierownika produkcji i mówię, ty, dali mi nie moje pieniądze. Twoje. To była 12,5-krotność naszej stawki. No i jakby potem zrozumiałem swoją wcześniejszą rozmowę z tamtejszym realizatorem dźwięku, który tak mnie zapytał, no a ty w tej Polsce, to co tam robisz? Mówię, no w teatrze pracuję, w telewizji, w filmie, w radiu, w dubbingu. Mówi, człowieku, to ty normalnie masz dom na francuskiej Rivierze i w ogóle takie rzeczy. Ja mówię, nie, no tak się utrzymuję na powierzchni. Tak nie idę na dno, ale tak na styk. No bo faktycznie w tych krajach cywilizowanych aktor, jak ma robotę w dubbingu, a jeszcze, no na przykład jak u Niemców jest, czy Francuzów, ma przypisaną sobie jakąś tam postać, którą jak się pojawia w filmie zawsze gra, tak? Czyli nie wiem, gra Roberta De Niro. No to w ogóle, tak. No. Ale nie jest źle, no Boże. No. Nie, oczywiście, to nie tak, że narzekamy, ale jest jak jest. Tak. No jest jak jest, jak śpiewał jeden z polityków.